Siemano wszystkim. Drugi dzień walczenia sobie z tym trupkiem. Stachu to właśnie tutaj kolektor zdjął, tam przykłada, przymierza. Rozrusznik akurat nie teraz. Dobra, no na chwilę obecną są testy. Zobaczymy zaraz, jak to tam. Co jeszcze, wiązka została do rozebrania, co tu jeszcze musimy? No i ten alternator musieli sobie przyczepić jakoś. Zobaczyć, czy będzie pasek, no. No nic, no dzisiaj mamy zamiar już chociaż go chyba umiejscowimy, co? W ramie. Jak dobrze pójdzie. Ja mam taki plan, no. Jak dobrze pójdzie, zaraz tu uzbroimy ten słupek z powrotem. I będziemy patrzeć, co się dzieje, no. Kolektor tu leży, kolektor będzie drugi. Tak jak żeśmy mówili z tym... Z dyszami od gazu, bo tutaj jest gaz. A w tym silniku w Anglii nie było. No kurde, no. Zobaczymy, no. Ciekawe, czy to odpali, nie? Skręć się. O. Zależy. Wiązka już poszła. Zależy, czy sprzedający mówi prawdę, że jest sprawny. No jak to słyszałeś, że to przyjechało na części. Z Anglii, no to może być różnie. A, i co jeszcze zobaczyłeś? Olej, tak? W kostkach tego. To też dziwne, nie wiem, może ktoś to rozmini, może... Taka zagadka. Zagadka, bo... jak wiecie, skąd się wziął olej w kostkach odpryskiwaczy, kurwa. Były kostki zapięte fabrycznie i mówię, że ktoś to odpinał. Tak. Ale zobaczcie. Normalnie jest olej. Olej, no i co? Nie wiem, skąd on się wziął. Nie, no nawet jakby silnik do góry nogami leżał, to i tak tam się nie dostanie. Ale, z tego co mi się wydaje, to w Oplu zawsze były na wtyczkach o-ringi. Gumowe o-ringi. Dokładnie. No to... Więc nawet jeżeli, to nie wiem jak to się ten olej wlał. Nie mam pojęcia. Dziwna rzecz. Może specjalnie smarowane są jakoś, wiesz. Może w Anglii, może tam smarują dla styku olejem. Tak, olej? Podlewają olejem. Tak, zamiast kontaktu tego, żeby nie rdzewiało. A to ma klapy nawet tutaj. O, klapy są, no. No, czyli macie co popsuć. No dobrze. Dobra. Zaraz włączymy wam tutaj, będziemy sobie tego uzbrać. Jak uzbroimy, no to wam powiemy, co żeśmy znaleźli, no i czy będzie pasował ten alternator do tego kółeczka pasowego. No co, na razie tyle. Kręcimy dalej. Thank you.
Silnik mamy prawie gotowy. Tak jak widzicie, jest już alternator pasuje, czyli pasek normalnie będzie pasował, czyli jest możliwość przełożenia z tego silnika, jakby no, założenie tego silnika do tego samochodu z tamtym silnikiem. Nie? Nie przeszkadza. Nie przeszkadza, da się radę. Słupek jest ten sam. Czyli jakby tam na przyszłość to można... Na przyszłość? No później będzie problem z dobraniem kółka, tak? Kółka, tak. Jakby tam coś się zrypało, nie? Gdyby chciał kółko kupić, to będzie średnio, no. Dokładnie. Dobra, zostało nas czego? Teraz sobie wybierzemy, które lepsze, zaraz wam pokażemy, po czym sobie tu wybierzemy. No i mamy głowicę nieszczęsną, gdzie mamy już pewną diagnozę, co się mniej więcej... Co się stało z tym motorem. Dobra, to wróćmy do sprzęgiełka, tu odświetlę. To jest z silnika tego. Tak, to jest z tego kurwa Z tego co przyjechał, z Anglii kurwa przypłynął. Tak. Oczywiście. Tak. Zardzewiałe, stoi pewnie ze 2 lata, tak jak widać. Aż się odbiło. Żery zrobiły. Tak, dokładnie. Tam też musieliśmy wyczyścić, żeby tak, jakoś... Tak, nie ma. Sprężynki grzechotają. Tak, no. Grzechotka dla dziecka. No, czyli... Sprzęgło szadem do wywalenia w ogóle tak, na złom, nie? Tu pan sobie kiedyś tam wymieniał to sprzęgło, twierdzi, że zrobiono 80 tysięcy. No może być, no. Może być, no. Nie jest jeszcze najgorsze, po lata. Jeszcze da radę, no jak się zacznie ślizgać, to wróci. Dobra, wróci. Nie będziemy... Montujemy to sprzęgło już. Tak, pan i tak jest przerażony kosztami w ogóle, więc tak. Nie będziemy się... Z głowicą znaleźliśmy ją w bagażniku. No tak. Leżała. Pierwsze co stwierdziliśmy, że wypadł. Gdzie ten? O jest, jest popychacz. Popychacz hydrauliczny wypadł. Najprawdopodobniej albo silnik stracił ciśnienie oleju i przestały hydrauliki działać i pospadała cała. Ta wiaturka cała, jakby nie? Tak, no, dźwigienka spadła, wyłupał nawet kawałek wałka rozrządu. Tak, no tutaj zobacz. Ale to już wcześniej się działo, bo zobacz, bo tu jest tak, tam to nie jest, to się nie dzieje przez chwilę. Tak, to już tak samo tu, to też lata, to już musiało grzechotać. Ten pan, nie wiem, co jeździł tym samochodem, to musiało już wcześniej być słychać. Po prostu było, chodzi, to chodzi, koła się kręcą. Tak, grzechocze, a nie chce grzechocze, tak? No tylko pytanie, tak? Czemu nie podjęli się remontu tej głowicy, nie? Tak, no bo... Tylko stwierdzili, że ten, chyba że z ciekawości, jak będzie czas... No, zabierzemy miskę, zobaczymy. Rozbierzemy, co tam no jest. No bo też dziwne, jeżeli ktoś stwierdzi, że są do wymiany panewki, a nie zdjął miski, nie? A nie zdjął, nawet nie ruszył. No. Nie jest odkręcona, nie ten. Nie wiem, on to stwierdził. Mi się wydaje, że dół jest jak najbardziej w porządku. Wał się kręci normalnie, wszystko jest w porządku. Nie wiem. Zobaczymy po zdjęciu miski. Tak, dokładnie, więc ciężko... Ja na pierwszy rzut oka to bym wymienił tu głowicę i bym sobie dupy nie zawracał, jeździłbym tym samochodem. No dobra, no ktoś stwierdził. Tak. No ale silnik też jakby kosztował 5 zł, ale kosztuje 2000, no więc... No najtaniej w sumie. Tam... Plus robota, plus części, plus tamto, no to będzie piątkę zaraz. No to druga meliwka. No, druga meliwka, no. Tak, to by z drugi samochód kupił wprawny. No. Dokładnie, no dobra. Słuchajcie, my już zaraz skończymy uzbrojenie tego motora, będziemy go wrzucać z powrotem do karoserii. Dzisiaj na pewno go sobie wrzucimy. No i tyle, no. W sumie... Co jeszcze? A paska nie mamy kinowego, nigdzie nie możemy znaleźć, więc tak, już nie... Chyba, nie... chyba sobie posadnimy tanie przywłaszczu. Albo silnik wyciągnie, to, albo ten, rzucał się z kolegami, nie. Dobra, mi pasek... Może pasy, tak, albo silnik wyciągali. No, dobra, to tam palicho z tym, to sobie poradzimy później, nie? Dobra, skręcamy dalej, to jeszcze tam chwilę tam zejdzie i będziemy go wieszać i wpuszczać z powrotem. I dzisiaj go zaczepimy na poduszkę, żeby wszedł tylko w skrzynię. I będzie po robocie i... Kolejny dzień, kolejne wyzwanie będzie następne. Dobra, działamy.
Dobra, słuchajcie, udało się. Zobaczcie. Stachu wymyślił. Weszło z dwoma kolektorami. Bez problemu, tak jak widzieliście, jak żeśmy wkładali przed chwilą. Miejsca jest tyle, że tu można jeszcze wejść i potańczyć. W sumie. No jest, jest sporo. Da się radę. Patrzcie, zobaczcie, jakbyśmy chcieli teraz tu odkręcać to wszystko. Powiem potem... tak. Jakbyście wiedzieli, co było w Corsie, to byście powiedzieli, że tu jest... O mój Boże, ale... Ale dowiecie się. Niedługo się dowiecie. Na wiosnę, bo już teraz jest taki okres taki, że nie... Nie da się tego nagrać, to trzeba się tym autem przejechać, zobacz. Dobra, to na inny temat, jak jesteście ciekawi. Ale jest to... naprawdę dużo luzu. Tak, tu nie w tym Oplu. Tyle. Da się radę. By gorzej było. Cały kolektorek wszedł. I sący, i wydechowy. Dokładnie. Cały komplet wszedł. Tak, widzicie, zostało nam tylko... Sam jestem w szoku, bo myślałem, że nie wejdzie, bo... maska w Corsie czy w Astrze jest dużo większa. W Merwie jest mała ta maseczka i tak myślałem, że to nie da się. Nie uda się. Ale jednak... Nie tak, ściągając kurna pod szybie, ściągając po raz przedni, jest możliwość odkręcenia. Rozdzielenia, nie? Jakby tego... Tak, tego jest pasa, możliwość i naprawdę jestem sam w szoku, że to dało się tak włożyć. No co, zostało nam co? Połączyć silnik ze skrzynią, poduszkę sobie tam zaczepić. Na dzisiaj to już w sumie skończymy, bo już jest późna, bardzo późna godzina. Sobie tam, tu się nic nie stanie, to nie spadnie. Zabezpieczymy sobie to od spodu, żeby tam nic się nie stało i będziemy sobie to w następnym dniu kontynuować. Co się śmiejesz? Pierwsza prawie zara będzie. Nie, o czym innym myślałem, no dobra. Dobra, to jeszcze nie ten czas. Pierdolnie, czy jak? Nie, nic się tam nie stanie, dobrze będzie. Dobra, słuchajcie, silnik wszedł. Fajnie, czyli już jest w połowie roboty w sumie, tak naprawdę. No to co, złączyć silnik ze skrzynią, połączyć. Poduszka. Dać paliwo i... Tą wioskę tam ogarnąć, powrzucać te gazy, podłączać. Nawet nie będziemy podłączać, tylko najpierw go odpalimy chyba. No jak? Nie? Zobaczymy, czy on zagada, czy jest sens go dalej tam sobie składać i w ogóle. Bo może być tak, że będzie, na nim nie będzie chodził, no i co? No i będzie dupa. I będzie kawał dupy. Będziemy, dobra. Będziemy wyciągać jeszcze raz go. W sumie na dobrą sprawę wychodzi, że bez potrzeby robota, jakbyśmy tak w sumie popatrzyli, bo gdzie ta głowica jest. No w sumie to jakby głowicę wymienił, też wychodził. Też wychodził, nie? Ale no ktoś źle zdiagnozował. No nic nie zrobimy z tym tematem. Jeżeli ktoś twierdzi, że jeżeli się uszkodził głowica, to od razu panewki do wymiany są, bez ciągnięcia miski, no to... No dobra, no to fajnie. Mamy roboty chociaż. No tak, no... Powiem tak, no 3000, tam 4000 jak u nas za remont, a głowica tak, głowica 700 zł, robota no jest 2000 maksimum, tak? Tak, żeby to ogarnąć ten motor był, nie? Tak, no. I 2-4 to jest różnica, nie? No dobra, chłop sobie kupił, ma silnik z Anglii, tak. Zobaczymy, po świecach, odkręcaliśmy świece, nie wiem czy tam się udało mi to nagrać. No nieźle. Nieźle, silnik po świecach wygląda naprawdę dobrze, tak? Znaczy dobrze. Znaczy, jak na ten... Powiedzmy ten przebieg kilometrów, co tu sobie przeliczyli, zobaczcie na kilometry, że niby ten... Mi się wydaje, że tu MPH powinno być, ale dobra. Może nie, no. Aż tak nie prześwietli się tego, nie? No nie, no nic, to nie wiem. Ale drugi plus taki, że da się z dwóch tych modelów silnika złożyć, włożyć ten. Tak. Bo jest ten sam słupek, wszystko pasuje, tylko tyle, że tak jak mówiłeś wcześniej, będzie problem, jakby ktoś kiedyś tą... Tak, no bo jeżeli pochodzi silnika po winie, będzie chciał znaleźć kółko, to będzie problem, tak? Będzie problem, no. No bo zamówi kółko, to okaże się, że kółko przyjdzie razem z napką. Tak, a tu to jest zintegrowana, tylko jest... A tu jest odkręcana, no odkręcana, i tak, będzie średnio. No. Dobra, słuchajcie, dzięki, że oglądaliście. Jak jesteście ciekawi dalej, co będzie, no to będzie następny odcinek, tak, tam u nas na kanale, czy tam... Znajdziecie rozrządy, nierozrządy, no tam wrzucamy cały czas jakieś ciekawsze tematy, no bo wiadomo, pierdół nie będziemy wrzucać, to co się tam jakoś, dopiero się rozkręcamy, o tak, tak, tak powiem, no powoli, zaczyna mi się to podobać, to nagrywanie, to montowanie, tak, tutaj ta zabawa, dobra, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem z tym samochodem, czyli na następnym odcinku już go będziemy odpalać. Tak jest. I zobaczymy. Montujemy motor, znaczy zamontowany jest, tak? No już jest, no praktycznie. Skręcić ze skrzynią, założyć poduszkę, połączyć kabelki, palimy. I palimy. Dobra, trzymajcie się. Na razie.